pewnym sensie można porównać, bo myślę, że ten mecz można było podzielić tak naprawdę na dwie połówki, gdzie wydaje mi się, że w pierwszej połowie kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń na boisku. No, niestety za to w drugiej połowie za bardzo oddaliśmy pola Wiśle Kraków, czy też może oni troszkę taktycznie się inaczej ustawili. Nie wiem dokładnie z czego to wynika, myślę, że będziemy to analizować, ale no, w drugiej połowie myślę, że to Wisła była groźniejsza od nas i myślę, że tak to można podzielić, także wychodzi na to, że remis będzie sprawiedliwym wynikiem. Na pewno też mamy świadomość właśnie tej drugiej połowy, że jednak Wisła też pokazała pazura i też miała swoje sytuacje, także no, remis na wyjeździe trzeba szanować, tym bardziej, że z Wisłą Kraków, która to jest dobry zespół w naszej lidze, pokazali, że potrafią grać w piłkę, także myślę, że szanujemy ten remis. Szczerze mówiąc, jakoś tak bardzo nie analizuję, dochodzą do mnie informacje, że byliśmy drudzy przed tym meczem, ale generalnie mamy też świadomość, że tak naprawdę to wszystko będzie się dziać po podziale na grupy i wtedy będzie tak naprawdę, wtedy się zacznie show, można tak powiedzieć.